Dobrze, ja myślę, że będziemy zaczynać. Ktokolwiek po drodze będzie wchodzić i się logować, to po prostu dołączy, a że dzisiejszy Zoom będzie nagrywany, no to każdy w dowolnym czasie, dogodnym dla siebie, będzie mógł sobie po prostu to odtworzyć. Ten link będzie dostępny. A Kamil, czy mogę Cię poprosić, żeby ewentualnie wyciszać ludzi, którzy będą dochodzić, by mieli włączone mikrofony? Okay. Attila, Yes. can you give co-host to Kamil so he can mute people while they might log in while you talk or me, not to disturb the others? Oh, well, tell me again, please. Can you give to Kamil the co-host option Oh, sure. so he can watch new people Oh, sure. to mute the microphone if they would be unmuted. Hello, guys. Actually, anyone allowed to use the microphone, but Yeah, Kamil is the co-host now. but sometimes people, log in, the mic is on, and Oh, okay, cool. Got you, got and you. that they Yeah, just yeah. serve sometimes Yeah, kids play with got you, got you. whatever is happening, so. Yeah, sure. Okej, więc witam Was na dzisiejszym callu. Minęło trochę czasu. Dzisiejszy Zoom jest przygotowany po to, by zaznajomić się z procedurami zarezerwowania darmowego cruzu dla wszystkich osób, które się na niego zakwalifikowały. Wszystkie detale związane z tym i co jest ważne, na co ważne jest zwrócić uwagę. Podzieli się z nami Attila. Attila jest od początków początku DTI, czyli od zeszłego roku, jest znanym wszystkim, zresztą tutaj wydaje mi się osobom, liderem, który prowadzi grupę węgierską, grupę rumuńską, ma międzynarodowy team, także uważam, jest właściwą osobą, która nam tutaj objaśni wszystko co jak i wprowadzi właśnie w procedurę tajników rezerwacji darmowego cruzu. So, Attila, you can start. You've been edified the best way I could, and we're ready to listen. Okay, guys, hello. Very nice to see you here. And I would like to show you today about the free cruises. So, what is the plan for tonight? First, I will explain you how to search for a cruise, how to ask for the voucher, and then how to do the booking. Witam Was serdecznie, dobrze Was widzieć na dzisiejszym callu. Zacznę od tego, że pokażę Wam, jak wyszukiwać cruzów, na co zwracać uwagę, jak poprosić o cruz darmowy i później przejdziemy do następnej części. Okay, so first of all, most of you, if you are already a member since 6 months, you got an email automatically, and this is the email telling you congratulations on your 6 months cruise. Więc przede wszystkim każda osoba, która od 6 miesięcy jest DTI, powinna otrzymać takiego e-maila, który zaprasza do rezerwacji darmowych cruzów. And here is the first process what to do in that email. So this is the website you can use to see the free cruises in advance. Czyli pierwszy krok, który tutaj widzimy, jest link do strony, na której możecie sobie posprawdzać cruzy. And then you can use the username and password, Dream Trips Demo, Dream Trips Demo. Tutaj macie login i również password do wpisania jako demo, by poruszać się po tej stronie i popatrzeć, rozejrzeć się. I will show you very soon how to find the cruise. Pokażę Wam wkrótce, jak znaleźć cruz. And when you have the cruise or you want to have your own voucher, you need to send an email to the email address vouchers@dreamtrips.com. Jeśli chcesz później zabukować cruise i otrzymać swój darmowy voucher, wysyłasz e-maila z prośbą o to na wskazany e-mail adres, który przed chwilą Matilda pokazał. You only need to put your name, the customer ID, the Dream Trips ID,
and the sailing ID is of the cruise ID or something. To be honest, it doesn't matter which one you send here. I tutaj będziecie musieli wysłać swoje imię, nazwisko, ID, numer z DTI, również sailing ID, czyli to jest taka identyfikacja kruzu, co nie ma większego znaczenia, a na samym początku można pisać cokolwiek. Usually after one day, about 48 hours maximum, you will get another email with the voucher. I zazwyczaj w przeciągu jednego dnia, maksymalnie do 48 godzin, otrzymacie następnego maila już z voucherem. And let me show you. Yes, this is the email from vouchers. Z voucherem. And this is a PDF, and when you open it. To jest w pliku PDF i jak go otworzysz. Here you can see a certificate number and the authorization code. Tutaj widzisz numer certyfikatu i kod autoryzacyjny do bukowania kruzu. These two numbers you need to activate your voucher. I te dwa numery potrzebujesz, by zaktywować swój voucher. Okay, and go back again. When I click on the website, here, jak kliknę tutaj na tą stronę, pytania później będą na sam koniec, zostawimy, gdyby ktokolwiek miał, to będzie przestrzeń na to. So this is the link where you can, when you already have the voucher and when you want to activate, you need to put the first name, last name, email address. You give a new password, confirm it, and here you need to put the certificate number and the authorization code. Więc w momencie, kiedy już byś chciała rezerwować rejs, to tutaj te dane trzeba wypełnić. Jak widać, imię, nazwisko, e-mail, wybrać hasło, potwierdzić numer certyfikatu i kod autoryzacyjny, który jest na e-mailu. You need to understand, when you already asked for the voucher, you have 30 days to activate the voucher. So you are, when you asked it by the email, you only have 30 days to activate. I musisz zrozumieć, że po otrzymaniu tego vouchera masz 30 dni na to, by go zaktywować, użyć. When you activated it, then you have 1 year to book the cruise. I w momencie, kiedy go zaktywujesz, czyli przychodzi e-mail, masz 30 dni, by zaktywować voucher i później masz 12 miesięcy na to, żeby zabukować cruise. You doesn't need to go to the cruise within a year, you only need to book it. You can go to in 2 years to the cruise. Czyli nie musisz wyjechać na cruise w przeciągu 12 miesięcy, a musisz zabukować cruise w przeciągu 12 miesięcy. Na cruise możesz. But pojechać. If you don't know when you will go, then you don't need to activate it. Without activation, you can log into the website here at the top, sign in. Chyba że nie wiesz, gdzie chcesz pojechać lub nie wiesz kiedy, to wtedy nie ma sensu aktywować vouchera, ponieważ możesz się zalogować na tą stronę używając właśnie loginu Dream Trips Demo i hasło jest takie samo. When I click on sign in, then I can put the Dream Trips Demo and sign in. Się logujemy. Here you can see officially the cruises are four night cruises, what we got. This is officially the voucher. Jest oficjalny voucher, że masz czterodniowe, czternocne cruise. But in practice, you can find way longer cruises as well to get for free. Ale w praktyce możesz znaleźć o wiele dłuższe, darmowe cruise, jak tylko cztery noce. Okay, let me show you how it works. Teraz pokażę wam, jak to działa. Very important to understand that when you want to see all the destination, all the cruise line, it doesn't show a lot of free cruises. Warte zrozumienia jest to, że jeśli będziecie pokazywać wszystkie dostępne cruise, to nie wszystkie będą darmowe. What you need to do, you need to choose any destination, let's say Europe. Więc co musisz zrobić, to wybrać destynację, która ciebie interesuje, w tym przypadku Europa.
And then you also need to choose a month. Musisz wybrać miesiąc. First unclick the month, Czyli May, odklikujesz and miesiąc, then I który click był another zapisany month. i na przykład klikasz na ten, który ciebie interesuje. Also don't forget to change the sort by to price low to high. I również pamiętamy o tym, by zaznaczyć od najniższej ceny do najwyższej. Okay, and then let's search. So now I only search for cruises next February in Europe. Czyli w tym przypadku szukam cruzów tylko w lutym w Europie. If I go here, I can see which are the zero ones, and you can see many, many, many of them. Widzisz tutaj mnóstwo cruzów za darmo, za darmożkę. You need to know that not all of them has a free cruise option right now. Musisz zrozumieć, że nie wszystkie z nich, które tutaj widzimy, mają opcję darmową. This only means that it was, it is, or it was a free room, free cabin on that cruise. To tylko oznacza tutaj $0, że darmowe kabiny były lub jeszcze są. So you need to play a bit how to I say explore cruise. I musisz troszeczkę pobawić się tym, tak jak tutaj klikasz explore cruise. It still shows the inside zero, but ale it still doesn't zero. Matter anything. It only matters it was. I pokazuje zero i I'm sorry, could you repeat the last so one? So it still doesn't mean that it do have right now. Dalej. At the next click. Yep. Czyli do następnego kliknięcia cena zero dalej nie gwarantuje ci, że będzie kabina darmowa. So I must click on the view lowest prices. Czyli sprawdzamy najniższe ceny. Here we can see the free is not an option anymore on that cruise. I tutaj opcji nie ma takiej. But you can see if you want to go, if you want to go that date and that cruise, you can still pay the $364 if you like it. Ale dalej, gdybyś akurat tobie data odpowiadała i destynacja i cena też byłaby ok, którą chciałbyś zapłacić, to możesz to zrobić. So I go back one Więc here. Wrócę się do tyłu. And back to search result. Z powrotem do wyszukiwania. And just to show you, I can go to the 10 plus nights. Idziemy teraz na ponad 10 and nocy. Here we are, Alicante, Genova, Marseille, and all these very nice. I show you what I love right now very much. Look at that 10 nights cruise from Marseille to Marseille. And when I click on explore, Z Marsylii do Marsylii. Teraz jak klikamy na explore, pokazuje and się one more time, view lowest prices. Here we are. I tutaj here mamy. You can see there is a room inside cabin for $0. Czyli jest pokój w środku. And when I say book, I know what is the taxes and fees. All the taxes and fees are only $105 per person. I teraz jak klikniemy na to book, to widzimy, ile taksy kosztują na osobę. Oczywiście mnożone razy dwa. So this is a 10-night cruise for $100 per person. Czyli jest to, innymi słowy, 10-dniowy cruise za $100 na osobę. You can book it. I will show you very soon how to book it. I możesz to bukować. Wkrótce, za chwileczkę pokażę wam, jak to robić. The only thing you need to add to that amount is $25 processing fee. So this cruise would be $211 plus $25, $238 for two person, 10 nights. Tutaj jeszcze chcę dodać, że są opłaty administracyjne przy bukowaniu w wysokości $25. Zawsze trzeba mieć to na uwadze. I show you the itinerary because I just like that. It's from Marseille, go to Barcelona. Yeah, Barcelona. Then Tangier is already Africa.
Już jest to w Afryce, Casablanca. Then go to Casablanca, Morocco, Ceuta, Africa. Malaga, Hiszpania. Ceuta is also Africa. Malaga, go back to Spain. And then Alicante, Spain. And then Alicante. Goes back all the way to Genova. Później And from Genova back to Marseille. I później do Marsylii z powrotem. This is a crazy great cruise. And if you want to have a balcony cabin, you can for $600 per person. It's your decision, or $400 per person. Kabinę z balkonem czy z widokiem na ocean, to już jest uzależnione od ciebie, co chcesz. So you can say actually, I want to go right now. Na przykład możesz powiedzieć, że chcę jechać teraz. Even in November. Na przykład już teraz w listopadzie. This month, but we are now in November, and let's see what we have in November. Here we have also some cruises. Many of them will not be available anymore. Wiele z nich będzie niedostępnych już. But if you work with them, you may find some crazy good one also. Ale jak popracujesz z nimi, to na pewno możesz znaleźć szalone. I have a member wants to go this month. Mam członka, który w tym miesiącu chce pojechać. And let's see, I don't know which one was it, nie but wiem, I found her a very nice six-night, oh, maybe that one, six-night cruise. I'm not sure which one was it. I show you how it goes. Sometimes when it's already no more free room, then it shows it's already out. You see, here sold out, the inside and the overview that can happen, but this cruise is a 7 nights cruise and ale only dalej, $350 a balcony cabin. The balcony cabin cost a lot normally. A kabina balkonowa raczej trochę kosztuje. So what I suggest everyone to play a bit with the system. You can do anything wrong. Więc co sugeruję wam, by pobawić się z tą wyszukiwarką. You can go to the Caribbean. There are amazing Caribbean cruises. The Panama Channel. This is one of my favorite over there. Or from New York down to Florida. Możesz z Nowego Jorku do Florydy wziąć, albo tutaj to czterodniowy przez kanał panamski, a mój ulubiony. Or you can check already in advance. I had a member just now came to my office. Actually, it was a prospect, and he was checking a cruise for November 25. They already plan to go there in Asia, in Japan. Mamy prospekta, który już sprawdzał kruzy na przyszły rok, ponieważ planuje. And they have already account at Norwegian Airline. And they got a very special price for that cruise at Japan. I oni mają również członkostwo w liniach norweskich, które dają mu również dojście w bardzo atrakcyjnych cenach na tego typu rejsy. And our price was $1,000 less per person. I cena u nas była o $1,000 mniejsza na osobę, do jakiej on miał dostęp. Okay, so let's say you find the cruise you like, doesn't matter which one. Więc powiedzmy, że znalazłeś cruise, który ciebie interesuje, jako przykład. What you only need, cruise ID. Here at the top you will find a cruise ID. Czyli potrzebujesz cruise ID, znalazłeś coś, to sobie kopiujesz wtedy to. You need to copy that. And then you will get a form. I otrzymasz tutaj formę w e-mailu. I show you somewhere I have a form. Let me just check. This process right now is in progress. We are just testing it. Proces jest w progresie. Cały czas to testujemy.
Here we are. Mamy. This is a form just to book the free cruise. To jest forma, by zabukować darmowy cruise. I already sent one to the company. I testing myself. You know, normally one way to call the US number and you can book it on the phone. If you have a good English, you can do it. You can book it very fast. I jedna z form rezerwacji to jest zadzwonić pod numer telefonu. Jeśli znasz dobrze język angielski, bardzo szybko, sprawnie to można zrobić. This is not easy. Anyway. What is not easy, you said? What is better, I already sent the English version to Chris, which are not, you can ask anytime from Chris, or he may put to somewhere to the group of you or something. Ten dokument już Attila mi wysłał, ja go później wstawię na naszą grupę. So here I just put my own details, my name, email, date of birth, phone number and passport number. Te wszystkie dane wypełniam, swoje. And here is the second person, second guest, osoba. My wife. Yeah. Moja żona. And here you can put the cruise information. Tutaj here you can dane copy and cruise. Paste the no, sorry. Here you can put copy and paste the cruise number I show you. Oh, maybe it was at the top. Let me check. So first, what you need to do, here, yeah, the cruise ID. You have to put the cruise ID here. And first, you need ID. To put also the certificate number and the authorization code that you got from the company. I również kod autoryzacyjny wysłany w e-mailu przez firmę. Yeah, and the date of the cruise, date of the sailing and the name of the cruise. Data yeah, and the destination. Firma i destynacja. And then you sign it. Podpisujesz. And you can send this form by email to the company to process it. By przeprocesować to. You will get back a confirmation that they understood everything. Potwierdzenie później przyjdzie do mnie po tym, jak wszystko oni przyjmą i jest dobrze wypełnione. And it's up to you. So for myself, it's okay. I will write all my card information and send it to the company. Usually I use a one-time usable Revolut card number. It's only usable one time. I can put here the number and I can send it on the form. I oczywiście od was zależy. Ja tutaj nie mam problemu, by wpisać numer karty, ale używam tutaj Revoluta, by wpisać numer karty jednorazowej, która tylko raz może być użyta. Or if you don't want to send your credit card information, you can get them to call you back. Możesz poprosić ich, by do ciebie zadzwonili. And they will call you and you only need to give your card details and pay, do the payment online. I wtedy oni do ciebie zadzwonią, ty podasz im numery karty, a oni zrobią, przeprocesują tą płatność online. But you also need to understand there are so many, many crews are coming. What you can see right now, it's dynamic. It's changing day by day what crews we have. So maybe in a couple of weeks or months, more and more free crews would come. I warto jest zrozumieć, że więcej cruise'ów nadejdzie, zwłaszcza patrząc się teraz na dynamikę tych wszystkich zmian, a z następnymi miesiącami będzie gęściej i większa oferta do wyboru. Last week at the monthly global call, I did show like 10 or 15 amazing cruises free I found myself. I w zeszłym tygodniu robiłem takiego kola, to znalazłem 10 czy 15 super ofert darmowych rejsów. I got amazing one, 10 nights in Asia, with Vietnam, Singapore, Taiwan and so on. Super cruise znalazłem rejsujący po Azji. Also free around Japan. I również darmowy naokoło Japonii. And my other favorite one to New York to Florida. I mój ulubiony z Nowego Jorku do Florydy. So just play with the system and find the cruise you like.
Więc warto jest pobawić się trochę, pograć z tym systemem, popatrzeć, posprawdzać, poszperać i na pewno znajdziesz to, co ciebie interesuje. And just as an information, let me share a story of today of myself. I również jako informacja chcę się podzielić z wami moją historią z dzisiejszego dnia. I just have one friend of mine, one friend, he is very wealthy. I znam jedną osobę, która jest bardzo zamożna. He is right now on a cruise, actually. Jest w tej chwili na kruzie w sumie. And then he was asking me that in January, beginning January from 1 to 8, he wants to go to Maldives. I powiedział mi, że od 1 do 8 stycznia chce lecieć na Maldiwy. And he sent me some five-star hotels at Maldives. I wysłał mi pięciogwiazdkowy hotel na Malediwach. The first one was he was there last year with his family at the Villa Park Sun Island. Pierwszy, w którym był w zeszłym roku z rodziną, to był Villa Park Sun Island. And I just show you. So I found that in our booking engine I from znalazłem the taki 1 to 8. od 1 do 8. And you can see you can use 460 loyalty points per night. I 465 punktów lojalnościowych na noc można użyć. So I have a lot of points. I'm a priority member. I have 390 points each month. I ja jako priority member mam 390 punktów każdego miesiąca. And some people asking me, how can I use so many points? I ludzie pytają się mnie, w jaki sposób i czy jest w ogóle szansa, że ja zużyję moje punkty. Hardly enough all my points to book that one at the Maldives. I na dobrą sprawę to byłoby większość moich punktów, by zabukować takie Malediwy. And look at that, this is booking.com. Zobaczcie na booking.com. The same 1st to 8th of January to the same Villa Park, Sun Island. To samo. The cheapest Najtańsza one opcja. is 5,000, almost 500 1480. dollar. Meaning, I could get like $2,000 saving compared to booking.com. Czyli porównując do booking.com, mam około 2000 dolarów zaoszczędzone. If you have enough points. Jeśli masz wystarczającą ilość punktów, oczywiście. So the guy wants to sign up right now. If you sign up with a standard membership, you only get 200 points, right? 240. No, chcę się zapisać teraz. Na standardzie to jest 240 punktów. But if you sign up with the Travel and Transformation pack, you get right away 10,000 points. Ale jak wybierze najdroższy pakiet Travel Transformation, to ma 10 tysięcy punktów od razu. So this guy for the $3,000, he would get 1 year membership, the top, the priority and everything, and he can save this $3,000 on the spot at one booking. Czyli on, innymi słowy, wydając te pieniądze na roczny abonament, automatycznie może zaoszczędzić na bukowaniu tych Malediwów, na które tak czy inaczej planuje się wybrać. So you may collect your points for 1-2 years. Czyli możesz czasami ci zająć rok, 2 lata, by zebrać punkty? And you can use points at one big trip. Maybe in 2 years or 3 years, you would go to Maldives. And you can use all your points at one shot. I w tym układzie, wybierając się na Malediwy, po tym czasie możesz jednorazowo użyć bardzo dużą ilość, jak nie większość punktów, które masz nazbierane. So I just wanted to let you know these pro points really worth $10,000 if you pay the $3,000 travel and transformation pack. You never get such a big money, from your investment. Więc z tej perspektywy chciałem wam pokazać, jaki leverage tutaj można osiągnąć, zapisując się na najwyższy pakiet.
Also, another story, you know, in Hungary, we also don't have such a very, how to say, very rich people. I następna historia, wiecie, no na Węgrzech nie ma zbytnio bardzo zamożnych ludzi. But there is an amazing dream trip for New Year in Dubai. Ale jest fajny wyjazd na Nowy Rok w Dubaju. $1,000 per person. 1000 na osobę. You will have the firework at New Year from the pool of the hotel. Wszystkie zabawy, sztuczne ognie z basenu hotelowego. I already have 18 people from my team who already booked and paid it and bought the flight ticket as well. I 18 osób z mojego teamu już na dzień dzisiejszy leci tam. And I also have today, I already have 6 people who has qualified for the Cancun for free. I dzisiaj mam 6 osób nowych, które zakwalifikowały się na Cancun. So in December there will be quite some Hungarians and now they are working on. You only need to sign up 2 people and just check on booking.com. It's $3,500 the empty room. And we will get the party, the excursion. It's a real amazing dream trip and you can get it for free. I ten wyjazd warty grubo ponad $3,000 możesz otrzymać za darmo, wpisując tylko 2 osoby, bo to już jest twoja kwalifikacja. Reszta I tam... can tell you, I never heard any promotion like that at any company. Ja nigdy nie słyszałem o takiej promocji w żadnej firmie. And you still have time. Because I know from Mark, we do have more rooms. You only need to sign up 2 people to get this trip for free. Dalej jest jeszcze czas na to, by zapisać 2 osoby, gdybyście chcieli wyjechać do I just wanted to let you know this. Okay, I taki let you ask się me. Podzielić. Teraz pytanie. So just any question regarding the cruise or anything, just ask me. Więc teraz otworzymy przestrzeń na pytania. Wiem, że Marek był pierwszy, podniósł rękę. Słuchamy cię. Hello, Attila. Hello, Henryk. Zapytaj Krzysztof, bo właśnie kilka osób ode mnie z grupy wysłało numer ID rejsu, na przykład 7-dniowego, który sobie znaleźli. Jak otrzymali voucher, to otrzymali 4-dniowy voucher. I oni mają problem z tym, czy oni tym 4-dniowy, czy ten 4-dniowy voucher mogą użyć na rejs 7-dniowy. Kilka osób, there were few people from his team that they sent this ID, sailing ID of the 7 days cruise they found I wanted to go, but they received 4-day voucher. And the question is if this 4 so-called 4 days voucher sent from the company, officially can it is be 4, yes. Again. But in practice, if you book the 7 nights cruise, they will give it for you for free as well. Tak, voucher jest na 4 dni oficjalnie, ale jak zabukujesz 7-dniowy, to dalej będzie darmowy. To też przechodzi, też jest. Myself, I want to book the 10 nights cruise for free. Ja osobiście chcę zabukować 10-dniowy cruise za darmo. Okay. Ewa? Zapraszamy. Ja z kolei jestem na takim etapie, że ja telefonicznie zabukowałam rejs. Właściwie Markowi mogę odpowiedzieć teraz na to pytanie, bo mimo tego, że dostałam 4-dniowy ten voucher, to i tak udało mi się zarezerwować 7-dniowy rejs. Natomiast wow. Jestem cała w niepokoju, bo ściągnięto mi z karty, ale nie dostałam żadnych informacji na temat tego rejsu. Mam tylko podany termin, kiedy wypływam, ale muszę mieć godzinę, bo muszę kupić bilet na samolot. Nie wiem, czy muszę dzień wcześniej tam polecieć do tej Barcelony, czy wystarczy, że w danym dniu. Nie mam żadnych informacji dokładnych na temat tego rejsu. I gdzie przychodzą te informacje? Na mojego maila? Czy gdzie indziej trzeba szukać tych informacji? Czy ja w ogóle go nie zabukowałam w związku z tym, ale pieniądze mi pobrali z karty, więc mam nadzieję, że rejs jest zabukowany. I wszyscy trzymamy kciuki za to. So, Eva, Attila, Eva, she booked 7 days cruise over the phone. The money has been taken from the card, but she hasn't received any
any details, nothing. Okay, but he has already paid it. If she paid it, when did it happen? Kiedy to się stało, Ewa? Proszę. Kiedy zabukowałaś ten krótki? Ja bukowałam 25 października, z tym, że dzisiaj też dzwoniłam tam i nie wiem, być może, że to jest powód, ponieważ tam była pomyłka w moim mailu. Zamiast 56 tam wpisali 66. Tak. I w związku z tym, czy te informacje przychodzą na maila, którego podałam, czy gdzie mam szukać? Czy to był powód, że nie dotarło nic do mnie? Tak, Ewa, to był ten powód, to ci od razu odpowiem, ale podam dalej. So she booked it on 25th of October, but she rang them today and she found out that there was misspelling in her email with the numbers they did. And basically she asked if that could be the reason that she hasn't received the email. So I already answered her that yes. Yes, tak Ewa, czyli ty poprawiłaś nazwę twojego e-maila z nimi na telefonie? Tak, dzisiaj podałam ten właściwy, powiedział mi, dostanę informację w przeciągu paru minut, ewentualnie paru godzin. Na razie jeszcze nic nie mam, a dzwoniliśmy, bo to już się posługuje moim sąsiadem, który jest bardzo biegły w angielskim, bo ja mi nie dała rady. Natomiast on rozmawiał w tej sprawie. No i powiedziano mu, że ja dostanę na maila te informacje. No bo czekam, nie mogę zabukować biletu na samolot. Bo nie wiem, o której wypływa ten statek tak naprawdę. So basically she rang them today, they correct the email and they told her that, you know, with the next few hours she should receive the email with confirmation. So I think the, yeah. Oh, okay, Eva. Okay. So normally you got the confirmation by email, and then there is a ID or a number of the cruise line itself. Then right away after the confirmation, you can go online. If it's a MSC, don't be surprised. You have to go to mscus.com or something like mscruiseus.com. This is the website, and you can see your own cruise at the MSC right away. Więc Ewa, tego e-maila jak już naprawiłaś ten adres e-mail, bo to był główny błąd, to tak jakbyś inną ulicę wpisała na przykład na swoim adresie pocztowym, nie? No ja wiem, oczywiście to jest, ale teraz, tylko, bo teraz... mi Maria Podobińska mówiła, że to nie na maila, którego my podajemy, tylko gdzie indziej jest ta informacja na temat tego rejsu. To na pewno dostanę na ten rejs, już poprawiony. Już ci odpowiadam odpowiedź Attili, który mówi, że jak poprawiłaś tego e-maila, to powinnaś dostać potwierdzenie właśnie na twojego e-maila. I na tym e-mailu będziesz miała specjalne ID zadedykowane do tego cruise'u, czyli jeśli to byłby MSN czy jakikolwiek inny, wtedy idziesz na ich stronę, wpisujesz sobie to ID i tam masz wszystkie detale, czyli w odpowiedzi na twoje pytanie, ile wcześniej być, wtedy już wiesz, kiedy zabukować bilet, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Czyli na maila dostanę, tak, tego, który jest w systemie. Yes. Mm-hmm. So Attila, mm-hmm. Eva mentioned that Maria said that that the confirmation doesn't come on your email, but somewhere else. But I don't know. I just answered her what you just said. Yeah. She just need to call again and ask for it and correct the email address. Yeah. So Eva, jak poprawiony został e-mail, to jest okay. Teraz po prostu trzeba poczekać, aż ci podeślą. Mm-hmm. Yeah, and look at that. Here also, when you log into that website, there is also at the My Account booking activity. So you can find your booking yourself as well. I tutaj możesz znaleźć swój booking na tej stronie, na której szukałaś cruise'u. Jak wejdziesz, bo jesteś tutaj zalogowana i wejdziesz na to po lewej stronie tutaj booking activity, tam powinien być twój cruise, detale twojego cruise'u. Okay? Mm-hmm. To jest na tej stronie demo? Tak, ale już logując się...
No, not the demo, your own. You already have your own login. When you have activated the voucher, you have your own email and your own password, and you can log in with it. Ponieważ jak zaktywowałaś voucher na tej stronie, to masz swój e-mail i swój password, gdzie na początku się ustawia. No, not, not to at the demo. Wiesz co, ja powiem tak, ja troszkę namieszałam, bo w sumie ja zadzwoniłam wcześniej, nie wypełniałam tutaj i ja tam przez telefon podawałam dane tego rejsu i później jak chciałam się tam logować poprzez ten numer tego vouchera, no to mi tam odpowiadało, że to już jest aktywowany ten voucher i ja nie mogłam się przez to zalogować. A, nie mogę się zalogować, okej, okay. Nie mogę się zalogować, bo zadzwoniłaś bo wcześniej. Bo ten voucher już jakby był wykorzystany, no bo ja przez telefon zarezerwowałam ten rejs. So what she did, she didn't use that website. She just phoned them and she did everything over the phone, giving the voucher number and so on. You know, because there is this number. But she must to activate. Without activation, she cannot do it online. But then she couldn't activate it because obviously the voucher... online. She also activated online. No. She called them on the phone. She did everything over the phone, but later on she couldn't activate the voucher, you know, on that website. This is the reason she cannot log in onto her back office. No, then she needs to call again, of course, to find out the correct because it's supposed to be here as well. You know, this is my own voucher right now. So if I would have a booking, I would be able to see it here. This is not the demo, this is my own voucher. To jest mój, bo to nie jest demo, to jest mój voucher, tak to wygląda. Mama, chodź! Cichutko. So yes. Did I answer it, this one? Say again. At my account information, I just wanted to show there would be here. I don't have my booking as well, but if I would have a booking, I would be able to see it here at the booking ale activity. Ale gdybym miał, to ten booking byłby dostępny tutaj. Mm-hmm. To jest nagrywane, prawda? To jest nagrywane, tak. No to ja sobie później na spokojnie to obejrzę, bo teraz to tak średnio, ale to dobrze, to jest duża podpowiedź dla mnie. No dobrze, okay. No mam nadzieję, słuchaj, no ja teraz w ogóle mam nadzieję, że przyjdzie ta informacja i będzie po kłopocie. Gorzej jak nie przyjdzie, więc wtedy będę znowu, no, z problemem zostanę znowu. Będziemy działać, jakby było coś źle, ale Attila mówi, że powinnaś otrzymać to, więc zwłaszcza jak ci podzielisz, że kilka godzin będzie trzeba poczekać. Mm-hmm. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Marku? Krzysiu, miałem takie pytania od wielu osób, czy jeżeli ktoś zarezerwuje sobie, zabukuje sobie kruz, czy on do momentu wypłynięcia kruzem musi opłacać abonament w Dreamtipie? Pytanie, the question is that many people ask Marek that once they will book the cruise and in, you know, in advance, let's say 6 months forward, do they have to remain as a DTI members till... Yes, definitely. The free cruise is for active members. You have to be active at the time of the cruise, yes. Tak, darmowy cruise jest dla aktywnych członków. Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze ma pytania? That's why, guys, there is one thing you must understand. Jest jedna rzecz, którą warto jest zrozumieć. Posłuchaj. When I talk about the membership, kiedy the free cruise is only one row of 10 advantage, 10 rows. A mówiąc o członkostwie, darmowy cruz to jest tylko jedna linia z wielu innych przewag, które w tej chwili DTI posiada. In my team, when someone asking me if I can cancel after book the cruise, w moim teamie, jeśli ktoś się mnie pyta, czy mogę skasować członkostwo po tym, jak zrobię rezerwację kruzu, I know that he got a bad presentation.
to już wiem od razu, że miał pokazaną prezentację w niewłaściwy sposób. Because he or she understands this membership is for the free cruise. No. Ponieważ oni być może zrozumieli, lub w taki sposób zostało im to pokazane, że członkostwo opiera się głównie o to, by otrzymać darmowy kruz. This membership is to come for dream trips. Członkostwo jest po to, by jeździć na dream tripy głównie. This membership is to come with us to Cancun. Między innymi już w tej chwili na następna rzecz, która się pokazała, jest też członkostwo po to, by pojechać do Cancun. This membership is to go to Maldives and save more than $2,000 compared to booking. Na przykład, żeby wyjechać na Malediwy i zaoszczędzić kilka tysięcy, porównując do bookingu. This membership is to book apartment condos with $500 less than any other online booking. I również po to, by zabukować w atrakcyjnych cenach wille, apartamenty. Or this membership is to book a cruise without any voucher, $200 in Europe, 7 nights cruise. I do have albo many, I don't know if you checked that. Albo żeby zarezerwować chociażby rejs za $200 na 7 dni. This membership is to come with us for many dream trips and after 5 dream trips to get another free cruise. Też jest po to, by po prostu jeździć. Jeździć, korzystać, spotykać się z ludźmi i żeby się załapać na następny darmowy cruise na przykład. Myself, I did over 100 dream trips. Ja osobiście w mojej karierze zrobiłem ponad 100 dream tripów. If I do here the same, then I will get $50,000 to spend on dream trips. Robię to samo, dostanę $50,000. So what I wanted to let you know, the 6 months free cruise is only one small row of the advantage of the membership. Więc to jest malutki, malutki gdzieś tam rowek, ten darmowy cruise, w wielu benefitach, korzyściach, które niesie ze sobą członkostwo. I also have many people in my team who did it wrong and sold only the free cruises after 6 months. Mam wielu ludzi w moim teamie, którzy generalnie widzieli tylko to darmowy cruise po 6 miesiącach. Now I try to correct it. A teraz to naprawiam, by myśleli w inny sposób. And show them the real value of the membership. I pokazuje im prawdziwą wartość członkostwa. Let me show you one more thing. Chcę wam pokazać. This is one of my favorite. I don't. If you have been on Monday, you may saw it. But when you log in and go to cruises. Pójdziesz na cruzy. Many people don't know this is there. Wiele osób nie wie o tym. Let me show you. Click on cruises again. Jeszcze raz cruzy. Here there are 42,000 cruises to choose from. 42,000 cruzów, rejsów do wyboru. Sort by price. Sortujemy przez cenę, przez cennik. This is a 2 night cruise from Marseille to Genova back to Marseille for $49. Dwudniowy cruise za $49. You would eat way more in one day of jeden that money. Dzień. Jeden dzień. Or let's say the cruise length at least 7 nights. Say again, sorry. Because I yeah, was the, let's say the cruise length at least 7 nights. Powiedzmy, że cruise jest 7-dniowy. Check that 7 nights cruise from London, United Kingdom to Londynu. Hamburg, Rotterdam, Hamburg, Rotterdam, Amsterdam, Brussels, Paris, Southampton from London. This is $189 per person plus the taxes.
Po Europie ogólnie, moi drodzy. Niemcy, Holandia, Belgia. Hamburg za 189 dolarów, 7 dni. To you don't need Southampton's UK. You don't need any voucher to book this. You can click on it and you can book it on the spot. Po prostu idziesz i bukujesz. This is a 7 nights Dubai cruise from Dubai for 199. Zobacz, po Dubaju za 199, 7 nocy. And see the taxes are less than $100, $93. Opłaty portowe poniżej stówki. And you go around Abu Dhabi, Dubai, Abu Dhabi, and Dubai. All the way, amazing cruise. Dalej. Yeah, I also just wanted to show that there are so many value of our membership. You need to discover it. You need to find amazing deals and let's go there and travel. This membership is to travel with us and come with us with amazing cruises. We go to skiing in February. That's amazing. I will be in February there. Then if I want to do my cruise in February as well. December we will be in Cancun. Let's go and travel with Dream Trips. Satilla tutaj mówi, żeby używać membershipa, ponieważ coraz więcej tych bardzo ciekawych rzeczy ofert się pokazuje. Teraz też w lutym po Cancun też z teamem jedzie na narty. Po tych nartach dalej planują następne wyjazdy, więc warto jest używać. And of course, the 6 months free cruise is also there. But this is only one row. I oczywiście są te darmowe kruzy po 6 miesiącach, ale to jest jeden malutki element dołożony do wielu innych korzyści, które niesie ze sobą członkostwo. All right, just ask me anything. Okej, jakieś pytania jeszcze, jakiekolwiek? Dobry wieczór. Ja tutaj dwa razy się zgłaszałam, ale jakoś znika ta łapka podniesiona w górę. Nie widziałem. Bardzo, bardzo serdecznie chciałam podziękować w ogóle Attila. Thank you very much for your message, your team. Thank you. Generalnie moje pytanie od teamu też jest takie. Gdzie jest napisane, jaki jest zakres jakby rejsu, w sensie co jest w zakresie, jeżeli chodzi o alkohol, tudzież napoje, ponieważ w pakiecie jakby alkoholowym na wielu rejsach wlicza się również jakby Coca-Cola w puszce czy kawa z ekspresu. No i to jest takie pytanie, które mamy i czy ewentualnie można dokupić sobie ten pakiet rezerwując rejs, bo to też zawsze jest taniej, jeżeli się to robi wcześniej niż się robi bezpośrednio na statku. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest o dzieci, bo widziałam, że... Okej. Okay. Postaram się przetłumaczyć to pierwsze. Dobra. So, the people from Carolina's team asking what about the details about the alcohol packages, whether they are included, they are excluded, if they are excluded, if they can buy it, you know, additionally, and if so, what certain package includes, because she's been traveling on different cruises, sometimes what's happened is that the alcohol package includes like... I understand, I got that question many times also. I have some people who interested very much for the alcohol package. Yes, so on dobrze zna ten temat, więc yes, so we're ready to receive the answer. So, if you see, there are some cruises where we do have special offers for drink packages. Jak widzisz, są cruises, które mają specjalne oferty pakietów. Okay, I did check it myself. These free cruises, these free drink packages are for the expensive cruises, not for the cheap ones. Zazwyczaj te pakiety są przypisane bardzo drogim cruzom, nie tym tanim. So if you book a suite of the cruise, you may get a free alcohol package. Jeśli suite bukujesz, to masz darmowy pakiet alkoholowy. But for the zero cruises, for sure not included.
Dla darmowych cruise'ów na pewno ten pakiet nie jest wliczony. So how you do that when you book the free cruise, tym, jak you got zabukujesz? The MSC booking number. Masz numer bookingu MSC na przykład? Then you go to the website of the MSC and log in with this booking number. Używając tego numeru. And then you can add wtedy the alcohol package from the MSC direct. Od nich bezpośrednio do twojej rezerwacji. Usually I know it is quite expensive. I zazwyczaj z tego co wiem trochę to kosztuje. Like we were there, I did 8 or 9 cruises. Sometimes we bought it, not me, but some people who drink a lot. It only works if you really drink a lot. I z doświadczenia wiem, byłem na wielu cruzach, że opłaca się to kupić, jak naprawdę się dużo pije. I remember the last time it was $400 per person extra. Pamiętam ostatnim razem było to, kosztowało to $400 na osobę. And for 7 days, for what cruise was it? For the 7 days, seven days cruise. Tak na tydzień czasu. And you must buy it for both person in the cabin. I potrzebujesz, jak już się decydujesz, to jest razy dwa. Because if you buy it for one, of course you can give it to your guest as one. Bo jak kupisz jeden, to wiadomo, że dwie osoby będą trąbić. Tak. Tak, tak, dziękuję bardzo. Jakby takie standardowe zasady, bo też już byłam na 3 cruzach i mam kupiony 4, więc wiem, jak to działa. No i nie zawsze, niestety też do apartamentów właśnie typu suite są wliczone już pakiety alkoholowe, no ale to jakby inny temat. Dobrze, to jeszcze teraz, jeżeli chodzi o ten darmowy cruise, czy można dzieci zabrać? I jeżeli tak, bo widziałam, że tam można, jakby niby jest, że można, tylko czy ktoś to praktykował, czy rzeczywiście można? I jeżeli tak, no to jaka wtedy jest cena? Czy tak jak za osobę dorosłą, czy ktoś to sprawdzał, weryfikował? The question is about the free cruise, if childs are allowed to take them and what it looks like. If you had an experience with that, anyone did it? I didn't get you. Tell me again. Yeah, if you can take your kids, childs, for free cruise, how it looks like. I didn't check it myself, yes, but I did see as well. So I understand if the cruise line itself has a promotion that kids goes for free, then you can bring them also for free. But what is also written... Ja tego personalnie nie sprawdziłem, ale wiem, że zabierali dzieci i tu chcę podkreślić, że z tego co wiem, jeśli cruise ogłasza się, że jest, ma na przykład darmowe wejścia dla dzieci, to wtedy taki free cruise, gdyby się znalazło, no to wiadomo, że można wziąć. This depend on the cruise line and the ship itself. To zależy od statku, jak i również cruise line, linii. Here it says, when you send the form to the company, you can put the third passengers needs to contact the cruise representative to inquire about the additional charges. Więc tutaj w celu dodania na przykład trzeciego pasażera w sumie, tak. So you can put a kid or kids there and ask them what would be the extra charge for the kids. Dzieci i zapytać się ich wtedy, ile by to ekstra kosztowało. But there are rooms for the kids for sure. Ale na pewno jest przestrzeń na dzieci. Super, bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ jakby to się nagrywa, to ja tylko pozwolę sobie jeszcze takie jedno zdanie dopowiedzieć, ponieważ tu Ewa pytała, kiedy na taki cruise, jakby kiedy przylecieć, to słuchajcie, z doświadczenia tak podpowiadam tylko, że ten pierwszy dzień, kiedy mamy już wykupiony cruise, to jest dzień, kiedy mamy go opłacony, więc warto jest po prostu dzień wcześniej być w porcie i im wcześniej rano, kiedy cruise tylko jakby cumuje do portu i otwiera, najczęściej to jest 10 godzina, 11, kiedy można już wejść na ten statek, no to nawet jeżeli dostaniemy informację w mailu, że nie wiem, na przykład mile jesteśmy widziani o godzinie 14, to spokojnie też to jest tylko formalność, możemy być wcześniej, żeby już po prostu z tego cruza korzystać, ponieważ ostatniego dnia zawsze z samego rana już jesteśmy zmuszeni do opuszczenia statku, więc ten pierwszy dzień
No warto być po prostu im wcześniej, tym lepiej, nie zostawiać sobie samolotu na ten dzień, tylko być jeden dzień wcześniej, tym bardziej, że mamy super wyszukiwarkę, super ceny hoteli możemy sobie znaleźć, zabukować, żeby być rano po prostu, tak. Yeah, that was the comments for Eva for her question before, you know, how to get prepared and go for a cruise. So Carolina shared that information with her. The online phone was terrible. I know that was really terrible. I agree. Yeah, and then yes, dzwonienie jest okropne. czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Bo statek, ja tylko chciałam, bo statek na pewno dopiero wieczorem odpływa, prawda? W tym dniu pierwszym. Znaczy to nie jest, Ewa, to słuchajcie, słuchajcie. Informacja. Tak, ja będę pierwszy na rynku takim rejestrze. Osób, które oglądało, wiesz, to tylko powiem, że jest informacja, że statek na przykład odpływa o godzinie 15 albo o godzinie 16, że zamyka bramki, ale mówię, im szybciej jesteś, tym lepiej, bo już ci się ten dzień jakby wlicza w dzień twojego cruza. Tak, a jak się opóźni samolot czy cokolwiek, były takie sytuacje w naszym zespole, że ludzie nie zdążyli, więc trzeba być dzień wcześniej, to tylko tyle już. Więc taki mam właśnie zamiar. They just saying that the sooner you arrive, the better, so you can spend like a half a day or something before the departure on the cruise, so it's better to be earlier than, you know, go. For sure, that's why it's better in Britain. It's also happened to me when I did for someone on the phone. The lady misspelled the name of one of the guests. Osoba, there was one imię, mistake. I był problem na cruise. And then we did call the MSC itself and they could change it. So we could manage it also. Więc gdyby było tak, że wasze imię byłoby przekręcone, gdyby to było bukowane przez telefon, no to wtedy trzeba zadzwonić bezpośrednio do linii rejsowej i oni tam wtedy to mogą zmienić. Okay, I can see Christoph is also here. I think he was asking me a question. I forgot to answer. I haven't seen but it. I was talking about free cruise in February, but it wasn't in February. That's why you didn't find it. It was in May. I changed the month. On Monday, I told about a free cruise. I said it's in February, but it was in May. That's why you didn't find it. Jak mówił o darmowym cruise, że jest w lutym, to nie był luty, to był maj. A Krzysztof, ty masz pytanie? Krzysztof Sałata? Anyway, I will answer him on the messenger. Yeah? He was asking on messenger. Okay. To jestem. Witam wszystkich. Witam. Mam pytanie takie. Mamy zgromadzone jakieś tam środki za wpłatę, za członkostwo. Czy możemy z tych wszystkich środków skorzystać od razu? Jak to wygląda? He has collected some points using the membership. His question is if he can use them on one go, all of them. For what? The loyalty points. The loyalty points you can use for others as well. No. The question is if he can use them at one go, like all of them on one booking, No. It's never. Maximum 70% I did see of the booking. Więc Krzysztof maksymalnie 70%, czyli nie wiem, jak masz na przykład 1000 you punktów. You can use all your points, as I showed the example just today. If I would go to Maldives and I would book that hotel, I have now 3,600 points. Yeah. And right now I could use all the 3,600 points at one booking, but I still need to pay. I have these 3,600 points. At one booking, I can show use all the 3,600 points, but I still need to pay to the hotel. Więc Krzysztof odpowiedzi na twoje pytanie. Bukując coś, co jest warte 1000, a na przykład masz 1000 punktów, to nie możesz ich na raz użyć, by zabukować w 100% korzystając z punktów. Natomiast jakąkolwiek ilość tych punktów masz, na przykładzie Malediwów, który podawał tutaj Attila wcześniej, czyli tam masz na 7 dni i każdego dnia około 450 punktów lojalnościowych możesz wykorzystywać, więc na czymś droższym, co byś bukował i gdyby to się wpasowało, to możesz użyć jakąkolwiek ilość punktów masz, gdyby to się zmaczowało właśnie z bookingiem, który robisz. Czy to odpowiada na twoje pytanie?
No, chyba tak. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No, wracając do darmowego rejsu, no tam dodatkowe opłaty są i to można z tych punktów też to opłacać, czy trzeba już gotówką? Nie można, nie, nie, to jest opłata gotówką. Punkty Rozumiem. są, powiedzmy, wewnętrzne w DTI. Bukowanie darmowego cruise'u jest bukowane z totalnie inną firmą, więc te opłaty i portowe, i admin fee $25, to jest pokryte przez nas. Rozumiem. Dzięki. Proszę. A ktoś jeszcze? Czy wszystko jest w miarę jasne, klarowne? Las rąk widzę, piękne uśmiechy, ekscytacja, jest dobrze. Okay, so I will stop recording now.